Pomysł nie jest oryginalny, gdzieś tam znalazłem to kiedyś na YouTubie, widziałem gdzieś w Ameryce, ktoś coś takiego zrobił i z kolegami z branży wysokościowej stwierdziliśmy, że zrobimy to najpierw w Trójmieście, no i jesteśmy teraz gdzieś tam dalej. Tej radości jest cała masa, oczywiście nam też to sprawia radość, chyba może nawet większą niż tym dzieciom. Jest to dla nas zabawa, a przy okazji te dzieci... Pomysł na stroje to jest zazwyczaj bardzo losowy, bardzo spontaniczny i trudno powiedzieć, że to jest jakiś tam konkretnie wybrany, planowany, jest losowy. Zjeżdżamy do tych ogien, do dzieci, tak? Staramy się nawiązać jakąś interakcję poprzez zabawy różnego rodzaju. Nie wiem, gramy w papier, nożyce, papier, kółko i krzyżyk, rysujemy coś na tych oknach, przybijamy sobie piąteczki. Cieszymy się, że alpiniści w ramach tej akcji Alpiniści dla WOŚP odwiedzają nasz uniwersytecki szpital. Każda taka akcja, która sprawia, że dzieci mają jakieś oderwanie od rutyny codziennego dnia spędzanego w szpitalu, związanego z leczeniem szpitalnym, na pewno powoduje, że wywołuje uśmiech na buziach naszych małych pacjentów. Jest to też właśnie jakieś oderwanie od tej takiej codziennej rutyny, od myślenia o tym, że jestem chory, że przyjmuję leki, że być może za chwilę będzie mnie czekało pobranie krwi. Jak tylko alpiniści zaproponowali, żebyśmy wzięli udział w akcji, bardzo chętnie się zgodziliśmy. Mamy nadzieję, że alpiniści w przebraniach superbohaterów pojawią się też choćby na chwilę na oddziale.